I znów podwodny bajkowy świat Rafy Koralowej. Jesteśmy na niewielkiej, stosunkowo płytkiej rafie. Otoczona ona jest piaskami, nie ma podwodnych prądów, dociera tu dużo słońca i dlatego stanowi ona swoistą wylęgarnię wielu gatunków kolorowych ryb. Można się tu czuć jak w krainie baśni, pływając w łowice zupełnie niestrachliwych, kolorowych ryb. Chwilo, trwaj wiecznie. Homar wysuwający się ze swego domu. Dziwne, bo jest dzień, a to nie homarowa pora. Malownicza, królewska, triggerfish. Drapieżniki też mają swoje słabe chwile, dlatego rekina już pewnie ostatnie chwile. Wisieliśmy nad nim przerażeni i przestraszeni, nie mogąc mu w zupełnie pomóc. Szarpnięty za ogon przez jednego z nas wyrwał się z ogoni na moment, ale niestety sił mi na wiele starczyło. Przykro go było nam zostawić. Skiny, których widzieliśmy tu najwięcej, to tak zwane lursza. W zasadzie nie są one groźne dla człowieka. Atakują jedynie sprowokowane. Na tej rafie spod każdego kamienia wynurzał się ogon rekina. Przy odrobinie szczęścia można było zobaczyć też jego mordkę. Sympatyczna, nieprawdaż? Podziwiać można było ich idealne przystosowanie się do wody. Jak supermaszyny znikały w głębi oceanu. To jest lotnisko. Ciągle nas zachwyca ten mały wodny samolot. Lecimy nim już po raz ostatni.
Zostawiamy małą Bimini jak zwykle z niedosytem czasu pod wodą. Może jeszcze kiedyś tu powrócimy, by pobywać z delfinami. Florida, Miami. No i nastąpiła zmiana planów. Siedzielibyśmy aktualnie w samolocie do Nowego Jorku, a siedzimy aktualnie w samochodzie i jedziemy na Key West, na sam czubek Florydy, żeby tam jeszcze ponurkować. Okej, okay, a teraz spojrzymy tutaj. To jest ten nasz ośrodek na Key Largo. A tutaj łódeczka, którą za godzinkę popłyniemy na nurkowanie. Słoneczko się pokazało, jest bardzo fajnie. No jak ci, Gosiu? Florida to miejsce bardziej zatoczone pod i nad wodą niż mała Bimini. Niemniej tu świat podwodny jest fascynujący. Rzeczywistość podwodna znowu zabiera nas w świat bajki. Chociaż obraz bajki jest niczym wobec rzeczywistości, jaką widzi się na rafie koralowej. Ryby mogą tu konkurować z motylami, jaskrawością barw i deseni. Zwierzęta mają kształt krzewów i kwiatów. Rafa koralowa jest jak podwodne miasto, pełne uliczek i zaułków, w których kryją się i mieszkają jej mieszkańcy. Nigdy nie wiadomo, co odkryje się za następnym koralem, jaką kreaturę się zobaczy, co zaskoczy. Każde zajście pod wodą jest inny i zapomniany, mimo że jest to cichy świat, bez odrobiny dźwięku, a słychać tylko swój własny rytm oddechu. Dobrze, że człowiek jest tu tylko gościem i często musi wynurzać się, by zaczerpnąć trochę powietrza. I by znowu zatęsknić za głębinami.
No i chyba już koniec naszych wakacji. Właśnie, przedłużymy na następny tydzień. No, raczej chyba nie już. Wracamy z Plago.